Cześć, jest to ostatni odcinek jak zrobić własną postać do gry. Nie jest może tak ciekawy jak poprzedni odcinek, ale też jest fajny, bo zrobiłem go ja. Projekt, w którym przechowujemy zeskanowaną twarz, nie jest nam już zupełnie do niczego potrzebny, więc można go bezpiecznie usunąć. Stworzymy nowy projekt w oparciu o template'a Third Person Perspective, czyli w widoku trzecioosobowym. Czyli nie oczami gracza, ale z kamery ustawionej za graczem. Okej. Gdzie znaleźć naszą postać, która gdzieś pływa w odmętach internetu? Otóż tam, gdzie się tworzy światło, kamerę oraz inne elementy. Na tej liście rozwijanej mamy dostęp do Quixel Bridge'a i przy jego pomocy możemy sobie z internetu ściągnąć na przykład kamień zeskanowany, jakieś materiały ciekawe. Nas jednak interesują ludzie, więc wybieramy MetaHumans. I mamy tutaj różne elementy domyślnych ludzi, ale też i moich ludzi, czyli moich studentów oraz mnie. Jestem jako pierwszy po lewej u góry, naciskamy raz i przede wszystkim musimy wygenerować siebie, co trochę trwa, a następnie ściągnąć do silnika. Jeżeli to już będzie gotowe, możemy go wtedy dodać do projektu. Projekt, który na początku zajmuje jakieś 400 mega, po dodaniu tej postaci będzie zajmował 1,4 giga. Ta postać w sumie cała zajmuje jakieś 1 giga, więc sporo. Po dodaniu jej do projektu musimy też uruchomić konkretne pluginy, których wymaga MetaHuman, więc po prostu je włączamy i restartujemy silnik. Po zrestartowaniu projektu pamiętajmy, że na początku mamy też okienko Quixel Bridge'a, który już nie jest potrzebny, więc możemy zamknąć. Ok, zobaczmy jak wygląda gra domyślnie, czyli jest robocik, ale ma fajne ruchy, więc można te ruchy wykorzystać dla mojej postaci, zamiast kombinować i robić coś bardzo skomplikowanego. Otworzę sobie właśnie tą postać, którą przed chwilą grałem, czyli tego robocika. No okej, przyda on się nam później. Nie będziemy tutaj nic robić w blueprincie, więc nie martwcie się. Przechodzimy od razu do viewporta i możemy zaznaczyć postać. Tą właśnie postać zamienimy na naszą postać, czyli w tym przypadku na mnie. Okej, musimy mnie znaleźć. Gdzie? Przechodzimy do katalogu content. To jest dosyć skomplikowane, bo tych katalogów będzie po drodze dużo, aczkolwiek najczęściej będziemy wybierać tylko jeden, więc szybko pójdzie. No okej, lecimy po kolei, tak jak na filmiku. Zawsze wybieramy jeden, bo w sumie nie ma zbyt wiele możliwości. Szukamy naszego ciała. Naszego ciała, które nie jest może głową, bo głowa jest traktowana jako coś oddzielnego. Tutaj mamy tylko ręce, to co jest pod koszulką, czyli brzuszek ewentualnie, i kostki, bo wiadomo, taka moda, że kostki muszą być zawsze na wierzchu. I właśnie ten model wykorzystamy. Wsadzimy go tutaj. Zaznaczamy go. I możemy go zamienić, czyli tego robocika zamieniamy na nasze ciało. W dosyć prosty sposób. Zaznaczamy robocika, zaznaczamy nasze ciało w content browserze, to jest ważne. I tutaj strzałką po prostu wskazujemy. Jednakże jak widzicie, nasza postać jest w T-pozie, czyli ma rączki rozszerzone i w sumie można go pogilać pod pachami. Żeby korzystać z animacji naszego poprzedniego bohatera, czyli robocika, musimy dodać szkielet właśnie tamten, który obsługiwał robocika. W MetaHuman zrobiło tyle dobrze człowieka, że kości nazywają się tak samo, więc przyporządkowanie ich jest bardzo proste, ponieważ nomenklatura została zachowana i można wykorzystać inny szkielet do sterowania naszą postacią. Okej, dajemy zawsze, akceptujemy wszystko, no i jak już jest to gotowe, można zobaczyć jak wygląda postać w grze. Nie będę grał, no bo ona na razie to jest tylko ręce. Niby spoko, ale do first person, a my chcemy w trzeciej osobie to widzieć. Dodajmy więc animację z naszego robocika, bo tutaj nie była przypisana. Jak to wygląda? No teraz tak jakby działa. Rączki się trochę gibają, no bo tak, taka bezczynność tak wygląda, że nie stoimy, tylko się trochę tak, wiadomo, jak do muzyki. Okej, to jest tylko nasze ciało, natomiast nie mamy ciuchów. Wejdźmy tam, gdzie jest zbudowane nasze całe ciało, czyli głowa, włosy, bo włosy też są oddzielnymi elementami, rzęsy, wąsy, broda. Tutaj mamy całe ciało. Mamy poza ciałem i kostkami, czyli rękami, mamy też głowę oraz ciuchy. Zaznaczę sobie ciuchy na samym początku, czyli buty, koszulkę oraz spodnie. Kopiujemy i wrzucimy to do naszego projektu, czyli do tego elementu, gdzie jest nasz gracz podmieniony.
Po prostu wklejamy to gdzieś tutaj. Ale ważne, żeby te elementy były potomkami naszych rąk. Czyli całe ciuchy, w sumie my zakładamy ciuchy na ciało, więc tak jakby ciało jest tym nadrzędnym elementem, a ciuchy są dopiero podrzędne. Więc po prostu je umieszczamy pod głównym meszem, a więc naszymi rękami. Zobaczycie tutaj, że nie jest to dokładnie na zerze ustawione, więc wystarczy po prostu to zresetować do zera i wtedy jest ok. Nie za bardzo to fajnie działa i wygląda, ale nie przejmujcie się tym. Teraz wypadałoby też zaznaczyć głowę, ale nie tylko głowę, ale całe futerko na głowie, czyli włosy, co jeszcze, włosy w uszach, nosie i innych miejscach. Ok, wklejamy to podobnie, tak jak wcześniej, tylko... Jak zauważycie, gdy głowę przeniesiecie nawet z rękami, to hierarchia zostanie rozbita, więc najpierw ręce są rodzicami, później potomkiem jest głowa, a wszystkie włosy, które są na tej głowie, są potomkiem głowy. No i teraz tą głowę można przenieść znowu na zero, żeby było wszystko fajnie, bo jest gdzieś tam, nie powiem gdzie. Okej, jest teraz tam, gdzie głowa być powinna, przynajmniej ta głowa. Okej. Kompilujemy, no i dalej to nie wygląda jakoś tak rewelacyjnie. Głowa się rusza, rączki się ruszają, ale ciuchy to tak, no nie do końca. Więc wybierzmy sobie to, co chcemy. Na przykład koszulkę. Możemy tutaj wskazać animację, bo nie została dopisana. Ale to nie wszystko, bo jak pamiętacie, w przypadku rąk i kostek musieliśmy ten szkielet przypisać. Tutaj ten szkielet nie jest przypisany, dlatego trzeba znaleźć, gdzie jest ten element w content browserze, do czego służy ikonka i od razu jest znaleziony i przypisujemy szkielet teraz do torsu, czyli do klaty. Do koszulki tak naprawdę. Okej, przypisujemy ten sam szkielet, czyli ten, który był domyślny dla postaci tej pierwszej, czyli robocika. Wracamy z powrotem. No, możemy zobaczyć, jak wygląda koszulka tak przy okazji. Nie ma jakiejś tam animacji, ale to nie jest istotne. Okej, wracamy do postaci. Czy koszulka jest dopasowana? Jeżeli skompilujemy, to będzie. Kompilujemy, szkielet oraz animacja została przypisana. Może ręka trochę wychodzi, ale to może temu, że była szczepionka. Nieważne. Idziemy teraz do spodni, bo spodnie też odstają trochę tak, nie są jakby częścią ciała, tylko są takie jakieś z boku, więc znowu je szukamy w content browserze. Ok. Możemy wejść do środka, zobaczyć, jak spodnie wyglądają. No jakbyśmy nie widzieli. Jest dużo sklepów, no ale jakbyśmy nie widzieli, to widzimy teraz. Okej. Przechodzimy do przypisania szkieletu i robimy tak samo jak z koszulką. Tak samo cały czas robimy, w sumie za wyjątkiem głowy, bo głowa ma swoją animację i swoje zachowanie. Ona też może mówić, aczkolwiek teraz mówić mówię tylko ja, a nie moja postać, bo wiadomo. Bo ja jestem ważniejszy. Nie dam się kierować z moją postacią, okej. Aczkolwiek to jest trochę dolina niesamowitości, jeżeli wiecie, co to takiego. A jeżeli nie, to Wikipedia na pewno wam podpowie, okej. Bierzemy znowu animację do naszego ciała i ostatnie jako taki bonus szukamy naszych stóp, czyli tego, co jest ukryte w butach. Na szczęście tutaj nie ma zapachu, jeżeli na różne buty pachną, okej. Dodajemy szkielet i możemy zobaczyć, jak to działa. Czyli prawy... I tutaj wybieramy Assign Skeleton, czyli szkielet. Taki skeleton to też był ten w Himenie, o ile się nie mylę. Ale tamten akurat nie miał. Miał animację, ale jego się do niczego nie wykorzystywało. On zawsze był taki niepotrzebny, aczkolwiek zawsze miał ciekawe rady dla dzieci. O ile dobrze pamiętam, albo nie wiem, może wykop mnie zepsuł. Tak czy siak, sprawdźmy, jak wygląda gra, bo już wszystko działa. Stoi trochę dziwnie i fajnie chodzi. Mi się podoba, ogólnie bym to zostawił, ale dla tych, którzy chcą, żeby chodził bardziej naturalnie, a nie tak... no, na przykład na wrotkach tak się chodzi. Okej, wybierzmy sobie, może zmieńmy. Poszukajmy animacji teraz, a nie... elementu, tylko animacji, która steruje torsem, butami, koszulką i ciałem i spodniami, no wszystkim po prostu. I obok tej znalezionej animacji jest inny plik, który musimy zmodyfikować. Przechodzimy tutaj i zmienimy tutaj kość, która jest biodrem, z kości biodrowej, czyli z pelvisa. Dajmy root animation. To pozwoli nam działać z nogami tak, jak działać powinny. Czyli zmienimy tutaj jeden element i to wszystko.
To jest jedyny element w blueprincie, który tutaj musimy zrobić. Gdy zamkniemy i włączymy grę, zobaczymy, że postać działa tak jak powinna. Wygląda fajnie, rusza się fajnie. Oczywiście to jest jakość medium, więc może do cutscenek nie jest to idealna postać, ale mimo tego fajnie wygląda, jeżeli chodzi o grę. Powiedzmy, że zamienimy sobie postać, gdzie startuje, na naszą postać, żeby było fajnie. Kopiujemy na początku pozycję, gdzie się znajduje player start i go wywalamy. Wrzucimy tutaj naszą postać. Może na podglądzie wygląda inaczej, ale tu się nie przejmujcie. Szukamy ją tam, gdzie był robocik, czyli third person oraz blueprint. Możemy przenieść tego robocika, który tak naprawdę robocikiem nie jest. Jak przeniesiemy, to widzimy, że no nie jest. Kopiujemy go w miejsce, gdzie był player start. OK. I jeszcze, aby komputer wiedział, że będziemy tą postacią grać, to musimy poszukać player, czyli coś takiego, że tutaj wybieramy player 0 i wiemy, że to jest nasz gracz. I dzięki temu możemy teraz grać naszym graczem. Możemy też przyjrzeć się jemu, jak z bliska wygląda. O, tak wygląda. Nie jest może tak jak MetaHuman, ale to tylko dlatego, że to jest jakość medium, a nie super high, super nie wiadomo co. No i jak widzimy, rusza się fajnie i wszystko działa. Oczywiście kamera może być zawsze bliżej, jeżeli chcemy. To jest wszystko, co chciałem wam pokazać. Mam nadzieję, że macie już własną postać i subskrybujcie kanał, a zobaczycie, co wymyślę znowu za jakąś chwilę.